Hej, hej, hej. Puszczam wam polskie seriale. Nie wiedziałem, co mam wstawić w temacie polskiego prezydenta. Startujemy. Pierwsze pytanie na dzisiaj. Jak miał na imię policjant z 13 posterunku ucharakteryzowany na Schwarzeneggera? To chodziło o Arniego. Arni. Jak mieli na imię babcia i dziadek Mostowiak z serialu M jak miłość? Mostowiak z M jak miłość. Barbara i Lucjan, to jest odpowiedź prawidłowa? O kurwa. Czwarte. Kim z zawodu byli bracia Kozioł z serialu Rancho? To był wójt i ksiądz. W którym mieście dzieje się akcja serialu Ojciec Mateusz? Które to miasto? To chyba też musicie mi napisać. Chodziło o Sandomierz. Akcja dzieje się w Sandomierzu. Serio? Mam aż 4 odpowiedzi Sandomierz? Piąte to... Kim z zawodu była Halina Kiepska z serialu Świat według Kiepski? Była pielęgniarka, oczywiście. I kto tutaj to wiedział? Nie, nie sklepowa. To była pielęgniarka. Mamy 3. No, Bartek wygrywa pierwszą kategorię, pierwszy quiz. Dobra, to fobie, czyli to, przed czego się boimy. A entomofobia to strach przed czym? Czego boją się ludzie chorzy na entomofobię, albo posiadający entomofobię, to jest oczywiście strach przed owadami. Pyk. Lęk przed małżeństwem to, uwaga, maryfobia, parentfobia, kamofobia czy zdrowy rozsądek? Ha, osoba cierpiąca na pirofobię nie wybierze czego? Jeżeli ona się boi pirofobii, pójścia na ognisko, pójścia na basen, lotu samolotem czy oglądania filmu po ciemku. No jasne, że tak, piro, jako te wszystkie ognie i tak dalej, to heksakokske... To. Lęk przed prowadzeniem pojazdów, lęk przed papierem, lęk przed odbiciem w lustrze, czy lęk przed liczbą 666. Nie zdążyłem wam tego przeczytać, ale jak widzicie heksa, nie? Heksa, czyli 6 i tam ciągle się to heksa, hekse pojawia i tak dalej. Heksa, czyli liczba 666. A to pytanie. Osoba, która cierpi na fotofobię, boi się czego? Światła, zdjęć, foteli czy zamków? Czego boi się osoba cierpiąca na fotofobię? Fotofobia. Oczywiście chodzi o światło. Znowu Bartek na pierwszym miejscu, ale oczywiście lecimy niżej. Neon Alien i Johnny. Johnny, ciebie mam na liście, więc to ty jesteś zwycięzcą drugiej kategorii. Bo to imiona. Pierwsze pytanie. Jak ma na imię pies, który wrócił do domu? Macie zdjęcie tutaj. Była taki film, książka o takim słynnym psie, który gdzieś tam został wywieziony, potem wrócił do domu. Nawet ta książka się tak nazywała, film pierwszy tak nazywał, potem drugi. Chodziło o Lessie. Jakie było prawdziwe imię Bolesława Prusa? Bo Bolesław Prus, czyli ten, co napisał lalkę, to jest tylko pseudonim artystyczny. On tak się nie nazywał. Absolutnie chodzi mi o jego imię. Nie musicie podawać nazwiska, chociaż jeśli znacie, to może być, ale imię tego pana, bo to nie był Bolesław. To nie był na pewno Bolesław. On tylko sobie tak się nazwał, przyjął drugie imię. Oj, tylko mam 2-3 odpowiedzi, dobra. Chodziło o Aleksandra Głowackiego. Aleksander Olek, dobra, Olek jak najbardziej może być. I Aleksander, jak ma na imię pies z tego zdjęcia? Tak jak mówiłem, będzie pytanie znów o psa. Ten pies to jest chyba najsłynniejszy pies z polskiej kinematografii, z polskich seriali w sumie. Jak układałem do seriali, to mi się od razu to wrzuciło, ale mówię, będzie za łatwo, to wrzucę do imion. No, to szybciutko każdy. Chodziło o Szarika oczywiście. Pytanko takie, jak nazywała się klacz Józefa Piłsudskiego? On miał taką słynną klacz, na słynnej klaczy jeździł. Jak się nazywała ta klacz? Chodziło o kasztankę. To kasztan... Podejrzewam, że zabrakło ci czasu, więc spoko. Jak nazywał się miecz Gerwazego z Pana Tadeusza? Z tej lektury, z książki Pan Tadeusz, tam był Gerwazy i on miał taki słynny swój miecz, który też miał imię. No i kto wie z was, jakie było imię, jak on nazywał ten swój miecz? Chodziło o scyzoryk. O! Widzę, że jesteście, słuchajcie, obeznani w tych tematach. Neon wygrywa. Uwaga, trzecia nagroda w takim razie ląduje do ciebie. I poproszę Bartek od ciebie nagrodę, numerek nagrody. 1, 2 czy 3?
potem od Johnego, tak? Johnny. Potem Johnny, to co zostanie z tych dwóch. No i trzecia nagroda leci do Neon Alien dla Bartka pod jedynką. Chyba widzicie, nie? Widzicie. Pod jedynką jest dycha. Uwaga, pod dwójką dla ciebie 15 zł. I trzecia nagroda Neon Alien również 15 zł. Dzięki śliczne, uciekam. Do zobaczenia i hej, cześć!